Jak mówi stare polskie przysłowie, młotek taśma i chęć szczera zrobią z ciebie inżyniera. Wiesz już, że sytuację na wadze możemy zapisać za pomocą dwóch wyrażeń zawierających symbole literowe oraz liczby. Taki zapis nazywamy równaniem. Po lewej stronie mamy 1 dodać P, a po prawej stronie 3. Lewa strona reprezentuje sytuację, która jest na lewej szalce. Mamy odważnik, którego masa to 1 kg oraz worek pomarańczy, którego masy nie znamy. Z prawej strony mamy z kolei 3 odważniki po 1 kg każdy, czyli masa tych przedmiotów wynosi 3 kg. Zwróć uwagę, że w tym zapisie nie występują już jednostki. Pokażę Ci teraz, jak za pomocą tej wagi rozwiązać takie równanie. Przypomnę, że znak równości oznacza, że waga jest w równowadze. To oznacza, że masa przedmiotów na szalce lewej jest taka sama jak masa przedmiotów na szalce prawej. Możemy zatem wykonywać takie operacje, które będą sprawiały, że waga wciąż będzie w równowadze. Chcemy się dowiedzieć, ile waży worek pomarańczy. Zobacz, co się stanie, gdy z szalki lewej i z szalki prawej ściągniemy po jednym odważniku, którego masa wynosi 1 kg. Zauważ, że z szalki lewej oraz z szalki prawej ściągnęliśmy przedmioty, które mają taką samą masę. Waga jest dalej w równowadze. Na szalce lewej mamy worek pomarańczy, na szalce prawej mamy dwa odważniki po 1 kg każdy. Co to oznacza? Że worek pomarańczy waży 2 kg. Pokażę Ci, jak zapisać te operacje, które przed chwilą wykonaliśmy na wadze w sposób matematyczny. Z szalki lewej ściągnęliśmy odważnik o masie 1 kg, z szalki prawej również ściągnęliśmy odważnik o masie 1 kg. Co otrzymamy zatem po lewej stronie równania? 1, odjąć 1, dodać p. Po ściągnięciu odważników o takiej samej masie waga była wciąż w równowadze. Z prawej strony tego równania otrzymamy 3 odjąć 1. 1 odjąć 1 to 0. Po lewej stronie zostanie nam wyłącznie litera P, która oznacza masę worka z pomarańczami. A co otrzymamy po stronie prawej? 2. 3 odjąć 1 to 2. Pamiętaj, że pominąłem jednostki. P równa się 2 oznacza, że worek z pomarańczami waży 2 kg. Rozwiązaliśmy to równanie. Gratulacje. Przejdźmy teraz do kolejnego przykładu, nieco trudniejszego. Sytuacja na tej wadze powinna być Ci już znana. Na lewej szalce mamy dwa odważniki, których masa łącznie wynosi 4 kg oraz dwie figurki krasnali. Po lewej stronie tego równania mamy zatem 4 dodać 2k. Na prawej szalce mamy jeden odważnik, którego masa to 2 kg, ale mamy 4 figurki krasnali. Mamy zatem z prawej strony równania 2 dodać 4k. Waga jest w równowadze, więc lewa strona równania równa się stronie prawej. Zastanów się teraz, co należy ściągnąć z szalki lewej oraz prawej, aby waga była wciąż w równowadze. Zatrzymaj lekcję i spróbuj odpowiedzieć. Możemy z szalki prawej oraz z szalki lewej ściągnąć po jednym dwukilogramowym odważniku. Możemy też z obu szalek ściągnąć po dwie figurki krasnali. ściągam po jednym dwukilogramowym odważniku z każdej szalki. Zapiszmy to, co zrobiliśmy na naszym równaniu w sposób matematyczny. Z szalki lewej ściągamy odważnik, który ma 2 kg, i z szalki prawej ściągamy odważnik, który ma 2 kg. Zobaczmy, co otrzymamy. 4 odjąć 2 dodać 2k równa się 2 odjąć 2 dodać 4k. 4 odjąć 2 to 2, więc z lewej strony zostanie nam 2 dodać 2k. A co otrzymamy po stronie prawej? 2 odjąć 2 to 0, więc zostanie nam 4K. Zwróć uwagę, że wszystko się zgadza. Z lewej strony równania mamy 2 dodać 2K, czyli odważnik 2 dwukilogramowy i dwie figurki krasnali, a z prawej strony mamy 4 figurki krasnali. Teraz ściągniemy po dwa krasnale z każdej szalki. Zobacz, co się stanie. Na lewej szalce został odważnik dwukilogramowy, a na prawej szalce dwie figurki krasnali. Zapiszmy to, co zrobiliśmy. Z lewej szalki ściągnęliśmy dwie figurki krasnali, i z prawej szalki ściągnęliśmy dwie figurki krasnali. Waga jest w równowadze. Z lewej strony równania otrzymamy zatem 2, dodać 2k odjąć 2k, a z prawej strony 4k odjąć 2k. 2k odjąć 2k to 0, więc z lewej strony zostaje liczba 2. 4k odjąć 2k to 2k, więc 2k zapisujemy z prawej strony równania. Otrzymaliśmy 2 równa się 2k. Wiemy zatem, że dwie figurki krasnali ważą 2 kg. Zwróć uwagę, że dokładnie taką samą sytuację mamy na wadze. Dwie figurki krasnali ważą 2 kg. To ile waży jedna figurka krasnala? Zapiszę to tutaj. Jedna figurka krasnala waży 1 kg. To, co otrzymaliśmy, jest rozwiązaniem tego równania. Po rozwiązaniu równania możemy sprawdzić, czy to rozwiązanie jest rzeczywiście poprawne. Jak można to zrobić? A no tak, że w tym równaniu w miejsce litery K wstawiamy liczbę 1. Następnie wykonujemy obliczenia i sprawdzamy, czy to, co otrzymaliśmy po stronie lewej, będzie równało się temu, co otrzymamy po stronie prawej. No to do dzieła. W miejsce litery K wstawiamy liczbę 1. Z lewej strony otrzymamy 4 dodać 2 razy 1. A z prawej strony otrzymamy 2 dodać 4 razy 1. Takie obliczenia potrafimy już wykonywać w pamięci. 2 razy 1 to 2, a 2 dodać 4 to 6. Z lewej strony otrzymujemy 6. A z prawej strony 4 razy 1 to 4, a 4 dodać 2 to 6. Widzimy, że to, co jest po stronie lewej, równa się temu, co jest po stronie prawej. Oznacza to, że to rozwiązanie jest w 100% poprawne. Ostatnie równanie w tej lekcji, przedstawiające sytuację na tej wadze, spróbuj rozwiązać samodzielnie. Pamiętaj, że możesz ściągać odważniki z lewej i z prawej szalki o takiej samej masie oraz możesz ściągać taką samą liczbę arbuzów z lewej i z prawej szalki. Do dzieła! Tym razem zacznę od ściągania arbuzów. Z lewej i z prawej szalki ściągam po jednym arbuzie. Oznacza to, że od lewej strony równania odejmuję A i od prawej strony równania odejmuję A. Z lewej strony równania otrzymam 6, dodać A odjąć A, a z prawej strony 2 dodać 2A odjąć A. A odjąć A to 0, z lewej strony zapisuję zatem 6. 2A odjąć A to A, z prawej strony zapisuję zatem 2 dodać A. Teraz z każdej szalki ściągnę po jednym dwukilogramowym odważniku. Oznacza to, że od lewej strony równania odejmuję 2 i od prawej strony równania odejmuję 2. Z lewej strony otrzymam 6 odjąć 2, a z prawej strony 2 odjąć 2 dodać a. 6 odjąć 2 to 4, a 2 odjąć 2 to 0, czyli z prawej strony zapisuję wyłącznie a. To jest rozwiązanie naszego równania. Widzimy, że Arbus waży dokładnie 4 kg. Sprawdźmy jeszcze poprawność tego rozwiązania, wstawiając do tego równania w miejsce litery A liczbę 4. Z lewej strony otrzymamy 6 dodać 4, a z prawej strony 2 dodać 2 razy 4. Obliczenia wykonamy w pamięci. 6 dodać 4 to 10, to mamy z lewej strony, a z prawej 2 razy 4 to 8, a 8 dodać 2 to 10. 10 równa się 10. Skoro tutaj mamy równość, to oznacza to, że to rozwiązanie jest na pewno poprawne. Gratulacje! Równanie można porównać do sytuacji na wadze. Możesz z niej ściągać przedmioty i odważniki tak długo, aż uzyskasz odpowiedź, ile waży jeden przedmiot. Jest tylko jedna zasada. Waga cały czas musi być w równowadze. Jeśli chcesz zgłębić tajniki rozwiązywania równań, to obejrzyj pozostałe lekcje z tej playlisty. Nie zapomnij zasubskrybować kanału.